Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, w naszym studiu. Krzysztof Urbański, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak pan był ostatnim razem w tym studiu, obiecał pan remont dachu, remont mauzoleum Hochbergów i zdaje się, że jeszcze zrywania asfaltu na przedzamczu. Tego ostatniego się nie udało zrobić. No nie udało się dlatego, że mamy za chwilę festiwal kwiatów i jakby remont samego przedzamcza się zaczął. To jest remont prowadzony przez gminę Wałbrzych. Rozpoczęto od tego najbrzydszej części, czyli od zbiornika, i to rzeczywiście się dzieje. Mamy obiecane od wykonawcy, że na festiwal kwiatów to będzie już zupełnie inaczej wyglądało. Rozpoczęła się wycinka drzew, bo to też jest pewien moment w roku, kiedy można to robić. Natomiast rzeczywiście ten ostateczny moment remontu, czyli to, co będzie chyba najbardziej widać, zrywanie asfaltu. A to już się w czerwcu w zeszłym roku miało zacząć. Tak, tam były pewne przesunięcia, przetargi, jak zwykle, no to jest pewna procedura. Natomiast myślę, że najważniejsze, że to się będzie działo. I myślę, że do końca roku całość tego remontu prowadzonego będzie domknięta, czyli będzie po pierwsze nowa przestrzeń przed zamkiem, będzie oświetlenie. Czyli pan o tym nie zapomniał, tylko się procedury, rozumiem, przesunęły i będzie tak, jak pan zapowiadał, nie będzie parkingu przed zamkiem? Generalnie takie zgodnie z planem, tak to ma wyglądać. Będzie ileś miejsc parkingowych, choćby dla osób niepełnosprawnych, choćby dla osób załatwiających coś na terenie kompleksu. Natomiast turystów będziemy chcieli zaprosić jednak przede wszystkim na parking centralny. No i prowadzimy rozmowy z nowym właścicielem Stada Ogierów w celu jakby wspólnego organizowania tego ruchu i wykorzystania przestrzeni, które Stado Ogierów ma do swojej dyspozycji. No dobrze, to co pan robi, widać albo nie widać, w każdym razie turyści, którzy przyjeżdżają do Książa, no mają szansę zobaczyć zmiany inwestycyjne. Gorzej, jeżeli chodzi o kwestie nie wiem, wyników finansowych i tego wszystkiego, jak ten budżet funkcjonuje. W 2012 roku pan miał 120 tysięcy złotych zysku w Zamku Książ. Ja wiem, że pan jeszcze nie jest po wszystkich audytach ostatecznych. Będzie lepiej, będzie tak samo, będzie odrobinę gorzej. Jak to wygląda? Myślę, że będzie tak w ogólnym zarysie 4 razy lepiej niż w roku 2012. To będzie rekordowy rok, albo to był rekordowy rok, bo tak jak pan powiedział, wyniki już są, one są. W sobotę otrzymaliśmy raport z badania biegłego rewidenta, więc to jest kilka dni. Te dokumenty w tej chwili są zbierane, zostaną przekazane do Rady Nadzorczej, później do Zgromadzenia Wspólników, ale mogę już powiedzieć, że rok 2013 był dla nas rekordowy, jeśli chodzi o wynik finansowy. Pan nie wypłaca dywidendy ze spółki? Nie. Ile pan zapłacił z tytułu biletów trafiło do kasy miasta? Przychody z biletów są własnością spółki. Spółka działa non-profit i całość zysku powinna inwestować w funkcjonowanie obiektu. I to się również stało. Nasz zysk za ubiegły rok to było ponad 500 000 zł. Pan nic do kasy miasta nie odprowadza z tego? Odprowadzamy podatek od nieruchomości. Ale od biletów żadnych udziałów miasto nie ma. Natomiast zainwestowaliśmy ponad 800 tysięcy w zamek. Czyli nasza inwestycja w obiekt jest większa niż nasz zysk. A jeżeli chodzi o przychody? No to jest ponad 7 milionów po raz pierwszy. Jeszcze nigdy tak dużych przychodów zamek nie osiągnął. Kiedy pan będzie miał oficjalne dane? No to jest kwestia, myślę, że z początkiem kwietnia odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej, która musi zatwierdzić, zaopiniować te wyniki. One później trafią do Zgromadzenia Wspólników, czyli do miasta. No czas kodeksowy to jest do końca czerwca, więc myślę, że będziemy też ponad miesiąc wcześniej niż wymagają od nas tego przepisy. Natomiast to będą naprawdę bardzo dobre wyniki. Te wyniki, o których pan mówi, to jest wynik tego, że mamy więcej turystów w zamku, więcej zarabiamy na każdym pojedynczym turyście. Z czego to wynika? Więcej mamy turystów, mamy więcej imprez, to też się przekłada na liczbę turystów, ale mamy również więcej imprez organizowanych przez firmy, czyli wynajęcia sal na konferencje, szkolenia, różnego rodzaju wydarzenia, eventy. Nasz hotel lepiej działa, wdrożenie czy stworzenie nowej funkcji kierownika hotelu, osoby odpowiedzialnej. Jak ostatnim razem spotykaliśmy się, to pan o tym wspominał, że nie wygląda to dobrze. To też wygląda zdecydowanie lepiej. W zasadzie na każdej działalności zamek zarobił więcej niż w roku 2012, który swoją drogą też był bardzo dobrym rokiem. A na trzecim piętrze, panie prezesie? No trzecie piętro zaczęliśmy na tym zarabiać, natomiast umowy podpisaliśmy z dniem 1 grudnia 2013 roku, więc no to jest jakby jeden miesiąc. Rok po informacji, że trzecie piętro jest piękne, wyremontowane i gotowe. To prawda, natomiast procedura. To wy byliście takim trudnym partnerem w negocjacjach, że to miasto tyle potrzebowało czasu, żeby się z spółką dogadać? Tematyka jest trudna, tak? Bo w sensie wymyślono, firma zewnętrzna zaproponowała, żeby to była umowa w trybie koncesji. I to już nakłada pewne obowiązki. To jest kilka etapów składania ofert. Jest oferta wstępna, która deklarowała nasze zainteresowanie. Potem prowadzone były negocjacje. Potem musiała być złożona oferta finalna, więc to troszeczkę trwało. Samo przygotowywanie umowy, nawet jeśli ono nie wzbudzało jakichś, czy w zasadzie żadnych kontrowersji między stronami,
to i tak, no żeby być pewnym, że to będzie wszystko zgodnie z przepisami polskimi, zgodnie z przepisami unijnymi, zgodnie z warunkami przyznania dotacji gminie, no to niestety, mówię niestety, bo my też chcieliśmy to wcześniej. Niestety tyle to po prostu trwało. Tutaj trudno wskazać, że ktoś był jakoś specjalnie hamulcowy. Ale kto sprzątał to piętro przez rok, kto je ogrzewał? My byliśmy administratorem tego piętra. W tym czasie ogrzewała je gmina i utrzymywała gmina. My mieliśmy taką... Rozumiem, że gmina z samego faktu, że ogrzewała, to rozumiem, przez rok dopłacała do sal, które stały puste. Tak. Jak pan w grudniu podpisał umowę, to mamy koniec marca, o jakich przychodach z tego tytułu możemy mówić? Bo pan kiedyś wspominał 800-900 tysięcy, ja rozumiem, że to było w ujęciu rocznym. Tak jest. Że o tyle mogą wzrosnąć wasze wyniki finansowe, wasze przychody z tytułu tego, że będziecie również trzecim piętrem zarządzać. Ale tak coś się udało do tej pory spieniężyć? Tak, no było kilkanaście imprez. W samym miesiącu lutym mieliśmy ponad 3000 odwiedzających, bo tutaj mamy jakby dwa aspekty tej kwestii trzeciego piętra. Po pierwsze, od 1 grudnia możemy rozpocząć świadczyć usługi konferencyjne, tak to nazwijmy, czyli możemy organizować tam szkolenia, konferencje, ale też dopiero od 1 grudnia mogliśmy komercyjnie, czyli na bazie biletów zaprosić turystów na trzecie piętro i od tego dnia ale właśnie... bilet przez to podrożał, że można trzecie piętro zobaczyć? Nie, natomiast my podjęliśmy taką decyzję, że no, zwiedzanie trzeciego piętra po remoncie jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem, więc no, tutaj jest to ta ciut droższa wersja biletu, natomiast sama podwyżka ze względu na trzecie piętro nie miała miejsca. I pan podtrzymuje 800-900 tysięcy w przyszłym roku, w takim razie, jeżeli będzie cały rok pod waszą kuratelą na tym trzecim biorąc piętrze? Pod uwagę, możemy... Tak, biorąc pod uwagę liczbę turystów, liczbę organizowanych imprez, myślę, że to jest dość realne do zrealizowania. Jak pan podczas ostatniej wizyty w studiu mówił o tym, że w 2011 roku została zmieniona umowa spółki w takim kierunku, żeby spółka była wyspecjalizowana w zarządzaniu obiektami zabytkowymi. Czy jest możliwy taki scenariusz? Ja patrzę na analogicznie do tego, co się stało z Akwazdrojem i Osirem, że spółka Zamek Książ zacznie zarządzać starą kopalnią. Nigdy nie padł... Science fiction? Nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Ale nigdy... Stara kopalnia będzie w części obiektem zabytkowym, ale patrząc, bo ja z ogromnym zainteresowaniem przyglądam się temu projektowi, patrząc na ostatnie wizualizacje, to jest jednak zupełnie inny obiekt. Na pewno mogę powiedzieć, że spalinarnią sobie poradziliśmy. Z perspektywy spółki, jak i z perspektywy właściciela. Myślę, że też z perspektywy mieszkańców wszyscy są zadowoleni z tego, co się stało. W palmiarni. Tak. Co do starej kopalni, nie prowadzimy takich analiz, jakby to wpłynęło na starą kopalnię, jakby to wpłynęło na spółkę. Ale jeżeli w każdej rozmowie i pan podkreśla, i pan Mirosław Brożek ze starej kopalni, że musicie działać wspólnie, no, jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, to nie lepiej byłoby mieć jednego człowieka, który by tym wszystkim kierował? Ale to nie pytanie do mnie, myślę. To znaczy, kwestia jest taka, że patrząc na to, co tam będzie, to ja mam, jestem przekonany, że uruchomienie starej kopalni będzie miało również bardzo dobry wpływ na zamek. Mnóstwo nowych osób, które przyjadą zobaczyć starą kopalnię, myślę, że większość z nich po drodze albo wracając ze starej kopalni przyjedzie do zamku. I z tego powodu... A pan nie ma żalu, że jak pan widzi, że na starą kopalnię już suma wydatków przekracza 100 milionów złotych? A pan na remont sali barokowej potrzebuje milion i nie za bardzo jest skąd wziąć. Znaczy ja myślę, że pomysły mamy. To, co pan powiedział na początku, że widać te remonty, więc ja nie mogę narzekać. My prowadzimy remonty ze swoich środków, część z nich. Współpracujemy mocno z gminą. Proszę pamiętać, że do remontu dachu w zeszłym roku dołożyła się gmina. Cały remont przedzamcza to jest gmina. Remont palmiarni to jest również gmina, więc ja nie będę narzekał. Te pieniądze mamy. W tym roku po raz pierwszy mamy 100% skuteczność pozyskiwania dotacji. Wszystkie 5 wniosków, które złożyliśmy w zeszłym roku, te pieniądze otrzymają. Więc ile jeszcze te sale barokowe wytrzymają bez remontu? Jest coś, na czym zarabiacie. Macie przychody rosną, turystów jest coraz więcej, no ale to ma jakiś swój okres używalności. Że to, tak? Sale barokowe to są dwa tematy. Po pierwsze, musimy skończyć remont dachu. I to jest bezwzględna konieczność. Podpisaliśmy umowę już na drugi etap, dostaliśmy pieniądze, to zostanie wykonane. Ja myślę, że na bazie dotacji przyszłorocznych, czyli tych, które wniosek będziemy składać w roku 2014, mam nadzieję, że pieniądze wpłyną w roku 2015, powinniśmy do końca 2015 roku mieć zamknięty temat dachów na całym kompleksie, bo to nie tylko dotyczy budynku głównego zamku, ale również przedzamcza. I wówczas jakby automatycznie wrócimy do tematu baroków. Tutaj po drodze jest jeszcze drugi wątek, kwestia muzeum. Ten temat nie został odłożony ani zamieciony, prace trwają, powiedziałbym, że ostatnio nawet przyspieszyły.
nasz główny merytoryczny przyjaciel w tym temacie, czyli pan profesor Oszczanowski, od 1 stycznia został dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu i od tego momentu powiedziałbym, że te prace mocno ruszyły. Marzy nam się, żeby to połączyć, to znaczy, żeby powstało muzeum i wtedy powinny pojawić się dodatkowe środki właśnie na sale barokowe. Ale jak pan tak patrzy na rzeczywistość polityczną teraz, no bo współpraca merytoryczna to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, że jak rozumiem, muzeum ma powstać po to, żeby działało też trochę za pieniądze Urzędu Marszałkowskiego, być może Ministerstwa Kultury. Teraz będzie łatwiej czy trudniej dogadać się we Wrocławiu z Urzędem Marszałkowskim? Ja tak jak powiedziałem, po raz pierwszy dwa wnioski złożone zarówno w Ministerstwie Kultury i dwa kolejne w Urzędzie Marszałkowskim otrzymały dotacje. Jeszcze tak dobrze nigdy nie było. No to są, jak rozumiem, kwoty, które przy kwocie, o jakiej mówimy w przypadku założenia muzeum, to są jednak drobiazgi. Ja nie odpowiem na to pytanie. Ja zajmuję się tym, żeby turystów w zamku było jak najwięcej. Na razie nie możemy narzekać na współpracę ani z Urzędem Marszałkowskim, ani z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udaje nam się realizować projekty. Z Urzędem Marszałkowskim oprócz dotacji podpisana została już w tym roku umowa na... A coś o muzeum mówili w Urzędzie Marszałkowskim? My prowadzimy tę rozmowę. To znaczy... Do momentu, kiedy nie powstanie koncepcja przygotowywana przez pana profesora Oszczanowskiego, to trudno oczekiwać konkretnej deklaracji. Prace trwają. Mając takiego przyjaciela w takiej instytucji, myślę, że będzie nam łatwiej niż bez niego. I no dobrze, to o panu profesorze rozmawialiśmy rok temu w tym studiu, nawet rok i parę miesięcy. To ile takie prace merytoryczne nad muzeum muszą trwać? Rok to, jak rozumiem, mało jeszcze. Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za to, co ja odpowiadam od początku do końca. Tak? Tutaj nie mamy kompetencji, mówiąc zupełnie szczerze, do tego, żeby powołać taką instytucję. Bo gdybyśmy ją mieli, to być może byśmy jej nie potrzebowali, robilibyśmy to sami. No i rozumiem, trzeba wynająć ekspertów. Dokładnie tak. I rozmawiam z panem profesorem. To jest temat dość skomplikowany, ponieważ no, z jednej strony to jest ogromna przestrzeń, to nie będzie zwykłe muzeum, to nie jest powołanie kolejnego. To może być jedno z muzeum, biorąc pod uwagę liczbę naszych turystów, to może być muzeum w pierwszej trójce najczęściej odwiedzanych muzeów w Polsce. Więc to też być może troszkę komplikuje ten temat. Ja jestem przekonany, że teraz ze względu na nową stanowisko pana profesora będzie łatwiej i będzie szybciej. Dobrze, to jeszcze jeden cytat z pańskiej wypowiedzi z września. Pan mówił, jesteśmy na skraju przepustowości, jeżeli chodzi o miesiące letnie, jeżeli chodzi o ten ruch turystów. Teraz będziemy się nastawiać na to, żeby zimą tych turystów było więcej. No to zima się kończy, udało się czy się nie udało? No udało się, no choćby z tego względu, że tych turystów mamy dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Ja patrząc, opowiadaliśmy o tych rekordowych wynikach z roku 2013. Bardzo dobrze zaczęliśmy ten rok, bo porównując pierwszy kwartał ubiegłego roku do pierwszego kwartału tego roku, to znowu jest dwa razy lepiej, więc powiedziałbym, że dobrze zaczynamy. Mieliśmy kilka planów, których nie udało nam się zrealizować, ale to też często jest tak, że mając 15 pomysłów, wyjdzie 8 i to bardzo dobrze. Troszeczkę komplikuje nam sytuacja na wschodzie, nasze pomysły, ponieważ jakby mocno pracowaliśmy nad ściągnięciem kilku wystaw z tego kierunku i teraz przyznamy szczerze, nie wiemy, co się z tym będzie działo. Będziemy wdrażać plan B, czyli troszkę inne wystawy, więc no, to jest kilka takich tematów, które no, nie z naszej przyczyny się wywróciły. Mieliśmy, czy mamy obiecaną wystawę z Odessy pod koniec tego roku. Rozmawialiśmy również z ambasadą Rosji, no ale ze względu na tą sytuację, z oczywistych względów, no musimy jakby przeczekać to, co się będzie działo. Na pewno jest tak, że ta zima, również ze względu na pogodę, chociaż tutaj te powodów większej liczby turystów można podać kilka, choćby kamera w TVN-ie i parę jeszcze innych naszych działań. Jest tak, że ta zima jest dla nas rekordowa. Jeszcze nigdy tak wielu turystów w pierwszym kwartale roku, jak w tym roku, nie mieliśmy. To powiedzmy na koniec jeszcze, co nas czeka przy okazji Festiwalu Kwiatów, bo to zdaje się już niedługo. No tak, dla nas to już dawno jesteśmy w wirze przygotowań. Ja może powiem o tych różnicach, bo to jest jakby najistotniejsze. To wszystko, co do tej pory było, widać w zamku będzie. Natomiast po raz pierwszy w tym roku będziemy mieli w ramach naszej imprezy Mistrzostwa Polski Florystów. Czyli najlepszych florystów z całej Polski będziemy gościć. Oni będą przygotowywać swoje wystawy, więc jakby podwoimy tą liczbę wystaw w samym zamku. Również myślę, że dziedziniec zamkowy, wejście do zamku będzie wyglądać najlepiej jak do tej pory. Zrezygnowaliśmy ze straganu w tej części zamku. Ja nigdy nie byłem fanem tego rozwiązania, ale musieliśmy dojrzeć i musieliśmy znaleźć partnerów, którzy nam pozwolili to zagospodarować. No i w tym roku mocno naciskamy na ten wątek bonsai. On zawsze był obecny, natomiast w tym roku rzeczywiście będziemy mieli fantastycznych gości z Azji i myślę, że również ten wątek bonsaiowy będzie wyjątkowy, także warto być.
Oprócz tych kwestii takich, powiedziałbym, wizualnych, mocno pracujemy nad tym, żeby zapewnić spokojny dojazd do zamku. Właśnie o to chciałem zapytać, bo ofertą jedni lubią to i nic innego, ale... Trzeba się dostać do zamku. Trzeba się do zamku dostać i według mojej wiedzy w dalszym ciągu autobusu z Grunwaldzkiego do zamku nie ma. Ja wiem, że męczę o to przy każdej rozmowie i jak wygląda na to, że jestem osamotniony w tym postulacie, ale... Znaczy nie jest pan osamotniony, bo my o tym rozmawialiśmy, natomiast w kontekście jakby festiwalu trochę jakby innym problemem jest dla nas. Jednak ten kierunek północny, czyli dojazd do Wałbrzycha, to jest troszkę większy problem. Na pewno będziemy starali się utrzymać te autobusy, które do tej pory jeździły. Na pewno pracujemy w tej chwili nad uruchomieniem dodatkowej linii, tak jak w zeszłym roku, spod Zamcza do zamku i będziemy zachęcać wszystkich Wałbrzyszan do tego, żeby skorzystać z tego typu transportu, a nie próbować dostać się samochodem, bo wiemy, że to niestety wiąże się ze sporymi korkami. Myślimy o tym, żeby dokładnie taką samą linię uruchomić od Świebodzic i tutaj jesteśmy też już domówieni z Lasami Państwowymi. Być może będzie możliwość, żeby te busy, bo to raczej mówimy o busach, przejeżdżały tą drogą między Lwami, czyli nie tutaj przez Wrocławską, ale bokiem. To jest wyjątkowa sytuacja i wyjątkowe rozwiązanie, ale ta impreza jest wyjątkowa i takich rozwiązań wymaga. Jeśli udałoby nam się część naszych gości zatrzymać w Świebodzicach i przesadzić ich do busów, to również powinno to udrożnić nasze parkingi. A co do autobusów, no radzą sobie nasi turyści, tak bym powiedział. Oczywiście tych autobusów mogłoby być więcej, ale to równie dobrze moglibyśmy tutaj rozmawiać o tym, że mogłoby być więcej samolotów z Europy do Wrocławia, bo wtedy mielibyśmy więcej turystów. To jest jednak troszkę poza naszymi kompetencjami. My skupiamy się na tym, żeby ta oferta ale była z dyrektorem od autobusów macie wspólnego szefa. I rozmawiamy z panem dyrektorem, bo to właśnie... To nie jest sytuacja porównywalna z linią lotniczą. I tak i nie bym powiedział. To znaczy ja bym trochę nie demonizował tej sytuacji. To nie jest tak, my mamy ankiety, wiemy, na co turyści narzekają. Co chwalą i raczej no, trochę więcej mamy właśie a propos sal barekowych, tak, problemów niż tym, że brak z autobusów, więc jednak myślę, że powinniśmy się skupić na tym, żeby nasza oferta była ciekawsza, a jak ona będzie ciekawa, to turyści się dostaną do Zamku Książ. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Krzysztof Urbański, prezes spółki Zamek Książ w Wałbrzychu, był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek, do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.